A może tak masz, jak ja miałem. Młody, zdolny, wytworzony na obraz tego systemu. Prymus w szkołach, studia z wyróżnieniem, szybka kariera, wspólnik 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Miałem wszystko, co daje ten świat. Tylko wiecie co? Byłem żywym trupem. Żywym trupem. Byłem pusty i samotny. Każdego dnia zakładałem jakąś maskę. Przychodziłem tutaj, aby siąść w dobrej knajpie, zjeść dobry obiad, napić się drogiego wina i się dowartościować. Jestem kimś. Ale myśli o tym, że to wszystko jest bez sensu, ona mnie goniła. Nie zasypałem jej pieniędzmi. Nie zasypałem jej pozycją, szacunkiem innych ludzi. Pocieszałem się. Nie jestem gangsterem. Nie jestem wywrotowcem. Jestem uczciwy. Jestem dobry. Ale wiedziałem, że gniję od środka. Wiedziałem, że gniję. Jak żyć? Wołałem w środku do siebie i usłyszałem Ewangelię. Ewangelia, która wydała mi się dziwna. Tak jak może tobie się wydaje dziwna. W XXI wieku praktycznie nikt nie głosi Ewangelii. Mówią, bądź taki, trzymaj sprężone pośladki, staraj się, zasługuj, zrób to czy tamto. Ja taki byłem. Cały czas spełniałem oczekiwania innych. Udawałem silnego, bo myślałem, że muszę, bo ten świat mnie wypluje, jak powiem, że boję się jutra. Więc kolejno zakładałem maskę i udawałem kogoś innego. Ale usłyszałem, że nie ma żadnego znaczenia, co osiągnąłem, ile mam pieniędzy, gdzie mieszkam, jakimi samochodami jeżdżę. I postanowiłem to sprawdzić. Sprawdzić to, co nie mieściło się w mojej głowie. Sprawdzić to, co zderzało się z moim intelektem. Zacząłem wołać do niewidzialnego. Powiedziałem, Jezusie, jeśli Ty żyjesz, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli tak jak ci ludzie, którzy mówili do mnie, że mają z Tobą relację, jeśli taki jesteś, to chcę Cię poznać. W moim życiu zaczęły się dziać rzeczy ponadnaturalne. Dostawałem odpowiedzi na pytania, których nie zadałem, na pytania, które spychałem. Pamiętam, czytałem historię takiego Chińczyka, który głosił Ewangelię, był prześladowany, a dostawałem odpowiedzi na pytania, których nie miałem odwagi nawet wypowiedzieć. I pamiętam któregoś dnia, było to jakieś 10,5 roku temu, poszedłem do łazienki, usiadłem na sedesie, przestałem być twardzielem, zdjąłem wszystkie maski, usiadłem i zacząłem płakać. Powiedziałem, Jezus, ja wierzę, że to Ty. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Przyjdź i mnie uratuj. Tego dnia w łazience spotkałem się z nim osobiście. To było pierwsze spotkanie. Nie rozumiałem, co się stało. Wyszedłem inny. Wyszedłem nowy. Wyszedłem żywy. Byłem wcześniej żywym trupem. Miałem ciało. Ciało w maskach, które się uśmiechało. I wiesz, o czym mówię, bo umierasz. W głębi siebie Ty to wiesz. Próbujesz. W różnych miejscach. Różnych rzeczy. Ale ciągle jest lęk. Ciągle jest stres. Ciągle jest jakaś pustka. Nie zepchniesz tego. Nie zapijesz tego. Nie zaćpasz tego. Nie zapchasz tego kasą, niczym. Stań w wyłomie dzisiaj. Stań w wyłomie. Stań w wyłomie. Ten świat oferuje Ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Byłem tam. Miałem kasę, której ludzie szukają. Miałem pozycję, której ludzie szukają. Ale to dzisiaj. Od 11 lat jestem wolny. Bo wtedy na tym sedesie płakałem i powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj. I tamtego dnia narodziłem się na nowo. Narodziłem się z innego ducha, nie z ducha tego świata. Narodziłem się z ducha Chrystusa. Mam cudowne życie od 11 lat. Kiedyś udawałem. Dzisiaj jestem szczęśliwy.
z nikim z was bym się nie zamienił. Nie chcemy, żebyście się gdzieś zapisali. Wiecie, dlaczego tu jesteśmy? Bo ktoś kiedyś głosił nam Ewangelię. Ktoś kiedyś uratował nasze życie. Komuś kiedyś się chciało, abyśmy mieli tak jak on. I tak mamy. I dzisiaj także tak możesz mieć. Też tak możesz mieć teraz. Wystarczy, że odpowiesz na to wołanie. Że powiesz: Jezus, ja wierzę, to Ty. Że przelałeś swoją krew za mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Panuj w moim życiu. Zdetronizuj swoje ego, tak jak ja zdetronizowałem na tym sedesie. Bóg nie jest religijny. Jemu nie przeszkadzało, że siedziałem ze zdjętymi majtkami. On widział moje serce. Widział moje łzy. Widział moje pragnienie. Widział to, jak bardzo go chcę. Czego chcesz w swoim życiu? Czego chcesz? Zadaj sobie to pytanie dzisiaj. Czego chcesz? Pamiętaj, wystarczy decyzja. Wystarczy prosty akt wiary. Spotkasz się z Nim osobiście. Narodzisz się na nowo. Zaczniesz nowe życie.